Witajcie serdecznie, kochani, na kanale Park Maszyn. Cześć i czołem, z tej strony Daro. Zapraszam na premierową odsłonę zapowiedzi drugiej Ekstraligi. Te rozgrywki inaugurują już jutro, 13 kwietnia w sobotę, potem dwa mecze są w niedzielę, a my powracamy właśnie tym formatem do tego, co zaczęliśmy rok temu z Patrykiem. Dwie kolejki pierwsze zrobiliśmy właśnie oddzielnie, zapowiedzi zarówno pierwszej, jak i drugiej klasy rozgrywkowej w Polsce. No ale ze względu na brak czasu, niestety dalej nie można było tego kontynuować. Trochę w tym roku sobie to wszystko u nas na kanale, przynajmniej tak póki co się staramy, zreorganizowaliśmy. To też póki co mamy czas właśnie na to i bardzo chcielibyśmy, żeby ten format zagościł na dłużej, ale oczywiście tak się nie stanie, jeżeli spotka się z jakimś negatywnym odzewem, że tego nie potrzeba na kanale. Dajcie znać a propos tego, pod tym odcinkiem na przykład, czy pod innymi materiałami, ale przede wszystkim tutaj. Już nie tylko za pomocą lajka, chociaż lajki bardzo, bardzo mile, kciuki w górę widziane, ale właśnie w komentarzu powyżej 7 słów. A czy taki format wam pasuje? Czy chcielibyście co piątek rano widzieć właśnie nasze zapowiedzi naprzemienne? No i oczywiście skomentujcie sami tę pierwszą kolejkę, żeby zobaczyć, jak wy, przynajmniej żebyśmy my zobaczyli, jak wy to widzicie, gdzie tutaj ewentualnie może czegoś nie widzimy, gdzie się różnimy z wami, a gdzie zgadzamy. No i oczywiście zapraszam, zanim przejdziemy do tej najnowszej kolejki, pierwszej premierowej, na zapis live'a, który odbył się w tę środę 10 kwietnia byłą. Tam z Patrykiem przez godzinę 45 minut circa rozmawialiśmy sobie o tych wszystkich zespołach, porównując ich z dobre strony, złe strony, formacja, także wskazując zarówno tego, który być może zespół, ten, który być może albo wygra rundę zasadniczą, albo w ogóle, jak w przypadku Patryka, awansuje do PGE w przyszłym roku. No i oczywiście też trochę się pastwimy, ale w cudzysłowie, nad spadkowiczem najbardziej potencjalnym naszym zdaniem. To tyle, dziękuję serdecznie. Aha, i oczywiście Patryka analiza dotycząca pierwszej kolejki również wyszła, czy wyjdzie dzisiaj na kanale w piątek, więc też do niej zajrzyjcie. To tyle, kochani, zaczynamy pierwszą kolejkę drugiej Ekstra Ligi Anno Domini 2024. Teoretycznie na papierze jest to pojedynek Dawida z Goliatem, ale jak wiemy, Dawid był sprytniejszy, no i w to ślepe jedno oko, czy też widzące wtedy, ale tego Goliata trafił i wygrał pojedynek. PSZ Poznań z Rowem Rybnik rzeczywiście może się wydawać jako trochę jednostronny pojedynek właśnie ze wskazaniem na gości, ale wydaje mi się, że tak nie musi być do końca, w zależności od tego, jak sobie poznaniacy to wszystko ogarną. Wiadomo, że występują tutaj w teoretycznie najsilniejszym składzie. Jedyną niespodzianką, przynajmniej dla mnie i Patryka, jest nieobecność tutaj Matiasa Nielsena, bo jeśli chodzi o te formacje, to mamy Szymona Schlauderbacha z numerem 9, z 10 Jebsena Jensena Michaela, z 11 Mateusz Dul, U24 Nowy Poznania, 12 Ryan Douglas właśnie zamiast Matiasa Nielsena, z 13 najbardziej odpowiedzialnym teoretycznie numerem Aleksander Łoktajew, no i Kacper Teska i Kacper Grzelak na juniorce. Natomiast jeśli chodzi o Rybnik, to tutaj mamy Tangeita z Walaskiem pod numerem 1 i 2. Potem jest Kuba Jamruk i Norek Blondorn, czyli 3 i 4. Brady Kurz, czyli odpowiednik Łoktajewa w zespole rybnickim, pod piątką. I Tkocz z Borowiakiem i mniemam, że Trześniewskim na rezerwie, chociaż różne te rzeczy mogą się jeszcze wydarzyć. Raczej Maksyma Borowiaka tutaj jako pewniaka traktuje, jeśli chodzi o ten mecz. Cóż, myślę, że może to być mecz na początku wyrównany, tylko pytanie, jak sobie poradzą poznaniacy na przykład w pierwszym biegu, bo tutaj Tangate i Jamruk idą z Rybnika na Schlauderbacha i Dula. Myślę, że to jest potencjał na 1-5 jak ta lala, no ale potem wszystko w gestii przede wszystkim Michaela Jebsena Jensena i Saszki Łoktajewa, którzy rozpoczynają ten mecz z pól w zewnętrznych, ale będą musieli się mocno napocić, żeby przynajmniej tego jednego mocnego, no w przypadku Łoktajewa dwóch akurat, Walaska i Kurca w jego trzecim przeciwnika, ścignąć. Myślę, że będzie to mecz wyrównany, tak mi się wydaje, o ile oczywiście i Łoktajew właśnie i Jebsen Jensen, przede wszystkim ten drugi, będą robili swoje, będą też mieli jakieś punkty od Douglasa i albo Dula, albo Schlauderbacha, ale myślę, że jeśli chodzi o to spotkanie, to bieg dziewiąty jest najbardziej kluczowym spotkaniem dla mnie, bo mamy tutaj i Schlauderbacha, i Jebsena Jensena, jeśli chodzi o Poznań, i Tangeita z Walaskiem. I jeżeli Jebsen nie będzie jechał dobrego meczu, no i generalnie tutaj pójdzie z pola zewnętrznego, to może to być nawet i podwójna wygrana gości. I to myślę, że może poniekąd ustawić ten mecz. Kolejny słabszy, jeśli chodzi o skład poznaniaków, to jest bieg 11, tam na Blodorna i Tangeita idzie Douglas i Schlauderbach, tylko że ten Tangeita też, trzeba powiedzieć, może nie odpalić kompletnie w tym meczu, bo zdarzało już mu się tak rok temu dla Falubazu nagle znikać.
No i pytanie, jak tutaj będzie w biegu 12, bo to jest taki odpowiednik pierwszego, słuchajcie. Mamy Dula i Grzelaka na Borowiaka i Walaska. Okej, Borowiak może nie jest jakimś wielkim kozakiem, ale Holender wie, jeżeli wygra start, no to założy się właśnie na Grzelaka. Do tego Dula, Dul nie zamknie go, nie założy na niego i to może być taki malutki gwóźdź do trumny. Problemem kolejnym, jeśli chodzi o Poznań, słuchajcie, myślę, będzie bieg 14 tutaj. No nie wiem, kto by pojechał, ale jeżeli pojedzie albo Łoktajew, albo Jensen, to znaczy, że albo któryś inny z słabszych teoretycznie partnerów ma dzień życia, dzień konia, czy mecz życia, a jeżeli nie, no to właśnie to jest słabo wtedy, ale Dul, myślę, i Douglas mogą spokojnie lub Schlauderbach pojechać w tym biegu, no ale tam pójdą na kogo? Na najsłabszego z czwórki mocnych liderów, jeśli chodzi o Rybnik. Myślę, że Tangate z Jamrogiem mogą się spokojnie, albo Blodorn pojawić w nim i tam też może być Kuku, bardziej może być wyrównany przy dyspozycji Jepsena Jensena, bieg 15, bo tam pewnie pójdzie i Kurci, właśnie Walasek, lub też właśnie Jamruk, ewentualnie Tangate, no i co, Łoktajew i Michael Jepsen Jensen. Myślę, że koniec końców będzie blisko, ale jednak to goście w drugiej części meczu lekko odjadą, takie są moje snuwania na papierze, przewiduję wynik 48-42 dla Rybnika. Choć Beniaminek zawsze ma podgórkę, to w tym przypadku akurat los się do niego uśmiechnął. Zresztą na pierwszą rundę raczej te zespoły mają troszeczkę łatwiejsze mecze, chociaż Falubazowi nie wyszło i trafił na Wrocław. Może to dobrze, bo otrzeźwieje ich, tak? Nie uczyni tego początka sezonu złudnym, tak? Rzeszów też nie ma najgorzej. Raz, że jedzie u siebie, a Łódź dawno na torze rzeszowskim, poza oczywiście Oskarem Policem, nie startowała. No a z drugiej strony Orzeł Łódź, czyli zespół no dla nas z Patrykiem może właśnie z tej drugiej czwórki, być może czarny koń rozgrywek, być może to im się zepnie, ale ja tutaj akurat nie przewiduję wielkich chocków klocków, jeśli chodzi o tegoroczny zestaw z miasta Łodzi. Jeśli chodzi o to spotkanie, to rzeczywiście trochę jak w przypadku tego pierwszego, o którym powiedziałem, czyli Poznania z Rybnikiem, tu może być wyrównany mecz na początek. Pytanie, jak będzie się zachowywał ten tor, czy on będzie typowo na start zrobiony. Myślę, że od początku na pewno Nicky Pedersen będzie ciężkim orzechem do zgryzienia dla gości, ale też jest taka para, na którą ja tutaj jakoś najbardziej zwracam uwagę, być może błędnie, ale Marcin Nowak i Jakob Torsel pod numerami 9 i 10 to mogą być kluczowi zawodnicy. Z numerem 11 Mateusz Świdnicki, czyli teoretycznie prowadzący parę z 12 Nickim Pedersenem, ale to się tak nie układa, jak sobie przeanalizujecie, kto z kim startuje. No i pod 13, czyli niby tym najbardziej odpowiedzialnym numerem jest Krystian Pieszczek, na juniorce Rafalski, Cużytek, poczta jak wiadomo leczy złamaną rękę, coś mi się ta staropolszczyzna dzisiaj wkracza, to jest niebezpieczny proceder. Orzeł Łódź, 1 Oskar Polis, 2 Benjamin Basso, 3 Oliver Bernsorn, Daniel Kaczmarek pod czwórką, pod piątką Luke Becker, czyli już po raz pierwszy w karierze jako lider tak naprawdę jadący zawodnik, który furorę zrobił w ostatnim sezonie, notując ogromny progres w barwach Zielonej Góry. No i Bartkowiak z Grygolcem, najmocniejsza, jedna z najmocniejszych moim zdaniem teoretycznie par najbardziej zbilansowanych, przynajmniej juniorskich w tej lidze. Myślę, że do gdzieś pierwszej, drugiej, przepraszam, rundy czy serii biegów będzie to wyrównany pojedynek. Natomiast tak naprawdę w siódmym to jest pierwsze takie kółko, które ja przewiduję na papierze, przynajmniej dla Orła, bo na Torsela i Nowaka, którzy będą tą bardzo kluczową parą a propos zespołu z Rzeszowa, będzie jechał Becker z pola zewnętrznego z Grygolcem. Tu jest potencjalnie 5-1. Pytanie, jak będą się zachowywali Jakob z Marcinem we wcześniejszej serii spotkań, ale potem mają bardzo podobną sytuację z pól wewnętrznych już, czyli albo BD, albo AC, ale jadą z Polisem i Basso. Więc jeżeli te dwa biegi skończą się plus 8-10 punktów dla Rzeszowa, no to już będzie praktycznie mecz ustawiony, myślę, od 9. Wtedy ewentualnie, patrząc sobie po tych składach, jeżeli Becker będzie jechał dobre spotkanie, to dopiero właśnie od 11, bo być może 12 będą okazje taktycznych dla zespołu łódzkiego, bo tam albo Polisa Kaczmarka w 11 będzie mógł ktoś, być może dwójki Bernsson, Becker wymienić, no i właśnie w biegu 12. To jest bardzo kluczowy bieg dla Łodzi, ponieważ tam z Grygolcem, oczywiście na Bartka Cużytka i Mateusza Świdnickiego, ale jednak jedzie Benjamin Basso. Jeżeli on nie będzie w wielkiej formie, to myślę, że tam może ewentualnie przy minus 6 punktach dla Łodzi może tam pojechać właśnie któryś z liderów typu Becker, Bernsson. Koniec końców, tak jak w spotkaniu Poznań-Rybnik przewiduje, że w biegu 14 tu może się sprawa zostać przesądzona i tam możemy poznać zwycięzcę już tego meczu, bo być może pojadą tu Polis z Kaczmarkiem na Nowaka, być może, nie wiem, z Pieszczkiem, Torselem, jakkolwiek, bądź jeżeli takie rzeczywiście składy dotrwają do niedzieli,
Myślę, że właśnie będzie to trochę złudne, ale fajny początek spotkania. Mam przynajmniej taką nadzieję. Natomiast końcowo 51-39, czyli aż 12 punktów, tak liczę przynajmniej na papierze, bez oczywiście wiedzy o tym, jaka jest przyszłość. Zwycięstwo przewiduje Stali Gorzów, gospodarze tego meczu. Teoretycznie na papierze goście wydają się mocniejszą ekipą w tym spotkaniu, choć Wybrzeże jedzie na swoim torze. Tylko pytanie, jak zachowa się ta pierwsza linia, czyli ci liderzy zespołu z nadmorza, no i plus ta druga, czyli przynajmniej ktoś z dwójki, Brennan, Mateusz Tonder. W jakich składach występują ano gospodarze z Mateuszem Tonderem, Nikolajem Klindem pod dziewiątką i dziesiątką. 11 i 12 to Brennan i Kasprzak, czyli jakby ci liderzy jadą z parowymi, w cudzysłowie, numerami parzystymi. Iversen jako ta trzynastka, czyli ta dziewiątka chyba piłkarska, tak się to mówi, tak? Kamiński z Wysockim 14-15, no i goście Krakowiak i Berże pod jedynką i dwójką, Milik i Wojdyło, trójka i czwórka, no i Seifert Sok, czyli ten zeszłoroczny rewelacyjny U24 z Poznania jako lider, jako właśnie ta trzynastka gospodarzowa jedzie, no i Świercz z Bandurem oczywiście, jeśli chodzi o juniorów. Myślę, że to spotkanie ma potencjał być wyrównanym. Być może dlatego, że przeważa za właśnie gospodarzami silna trójeczka liderów plus domowy Tor. Oni przynajmniej, tak mi się wydaje, tak mi z papierowej symulacji wychodzi, będą trzymali ten mecz w ryzach. Natomiast dużo będzie bardzo zależało od Tondera. Nie widzę tutaj widoków, chociaż oczywiście gratuluję i życzę wszystkiego najlepszego Erykowi Kamińskiemu, bo to będzie jego debiut ligowy. Wychowanek Wybrzeża Gdańsk w końcu może występować i sporo sobie gospodarze oczywiście po nim obiecują, ale siły na zamiary i to będzie pewnie dużo nauki w tym sezonie, sporo jej. Natomiast jeśli chodzi o zespół gospodarzy, to przede wszystkim Berże i Seifert Sok świetnie wyglądają w tych sparingach, nawet Krakowiak i Milik. Tutaj oczywiście nie każdy z nich zdobędzie po 12 punktów, chociaż i to może się zdarzyć. W każdym razie, żeby ten mecz był wyrównany tak gdzieś do połowy, no to mamy tutaj kilka sytuacji, jeśli chodzi o gospodarzy, gdzie muszą szyć. Po pierwsze, Miłosz Wysocki, czyli król, no może biegów juniorskich strasznie to nie, chociaż na domowym torze nieźle mu to wychodziło rok temu, ale też biegów dwunastych, bo tam zdarzało mu się wygrywać z seniorami. W każdym razie tu będzie musiał szyć już w biegu drugim, bo Eryk Kamiński jedzie z toru zewnętrznego, z torów po C lub D. No tak akurat został ustawiony ten skład. Potem mamy w biegu czwartym kluczowego Klinta, który właśnie jedzie z Kamińskim i szyje też z toru zewnętrznego, chociaż Wojdyło i Świersza ma, więc tutaj powinno się to zdarzyć. Bieg szósty, kolejny strażak. Co dwa tak biegi tak naprawdę idą ci gospodarze, bo Iversen z Wysockim tym razem jedzie na Berże i Krakowiaka. No i co? No teoretycznie trudny wyścig, łatwy dla gospodarzy, trudniejszy dla gości jest siódemka, bo tam osamotniony praktycznie Seifert Sokna. Być może Klinta i Tondera, jeżeli Tonderowi będą wychodziły starty, to tu jest szansa. No i potem bieg ósmy, to Iversen z Kamińskim znowu, czyli szyjemy mocno za tych juniorów. No i potem myślę, jak patrzę sobie na ten program, to pytanie, jak ta ostatnia runda pójdzie, przede wszystkim bieg 11, Kasprak z Tonderem na Wojdyłę i Krakowiaka. Myślę, że jest kilka takich szans, jak na przykład bieg 9, Krakowiak z Berże jadą na Tondera i Klinta. W przypadku wewnętrznych pól i dobrych startów Mateusza mogą tam gospodarze sobie to spotkanie ustawić pod siebie i już być może w biegu 14 je rozstrzygnąć. Myślę, że mierząc siły na zamiary, zwycięstwo gospodarzy jest jak najbardziej możliwe. W jakich rozmiarach? Papier mi pokazał 49-41, ale to jest moja taka symulacja, oczywiście oparta o własne błędy. Natomiast może być to bardziej w okolicach remisowych. Myślę, że jeżeli goście wygrają ten mecz, to być może maksymalnie z 47 punktami, ale to tylko ja. Pytanie, jak się młodzieżowcy przede wszystkim Twu Krosna zachowają, czy zneutralizują do końca Wysockiego, czy podwójnie wygrają ten bieg numer 2. Także mówię, od 49-1 do 41 do 43-47. Taki rozstrzał, ale powiedzmy, że wygrają gospodarze, żeby musiał się już za czymś tam jednak zaoptować. Przez wielu Teżet Ostrowia nie jest ustawiana w gronie faworyta tych rozgrywek, ale tak jak w live'ie z Patrykiem powiedzieliśmy, to właśnie może być ten najbardziej czarny z koni tej pierwszej, drugiej klasy rozgrywkowej, drugiej ekstraligi, jak te zmiany robią człowiekowi z mózgu. Jeśli chodzi o Polonię Bydgoszcz, tutaj gospodarzy i niemal murowanych faworytów, przynajmniej do topu, jeśli chodzi o rundę zasadniczą, a kto wie, czy właśnie nie mamy tutaj myśli samego awansu. Polonia Bydgoszcz w mega mocnym zestawieniu, jak wiemy, Liager i Hukenbeck pod dziewiątką i dziesiątką,
Szczepaniak i Sorensen to kolejne dwa numery pod trzynastką, czyli ten najbardziej odpowiedzialny niby numer Buczek. No i na juniorce póki co Buszkiewicz, Karczewski, ale wiadomo, że i Bartosz Nowak i najnowszy nabytek Franciszek Majewski z Rawicza to być może będzie albo zastępstwo Buszkiewicza, albo być może na rezerwie. Natomiast jeśli chodzi o Ostrowie, mamy tu Chrisa Holdera i Fredrika Jakobsena pod jedynką i dwójką, Tobiasza Musielaka i Wiktora Jasińskiego i dalej pod piątką, czyli tą trzynastką, Gleba Czugunowa i Sebastian z Gracjanem Szostakiem tworzą parę juniorską. Bardzo sobie po tym spotkaniu obiecuję. Mam nadzieję, że to będzie kapitalny show, że bydgoszczanie tego nie zdominują. Obawiam się, że mogą, w sensie dla sportowego widowiska, ale jeżeli tutaj tacy zawodnicy jak Gleb Czugunow przede wszystkim i Fredrik Jakobsen staną na wysokości zadania, bo za wiele się może nie spodziewam po Wiktorze Jasińskim, myślę, że każdy z tak naprawdę tutaj liderów Ostrowi, i Musielak, i Holder, i Czugunow, i Jakobsen właśnie, i Wiktor mogą popełniać błędy, więc będą musieli szyć. Jeżeli będą szyli, no to powiem wam szczerze, że nawet przewiduję delikatne prowadzenie w pierwszej serii, czy przepraszam, w dwóch seriach, w pierwszej połowie tego meczu przez Ostrów, jeżeli to im się wszystko ułoży. Pytanie, czy właśnie Mateusz Szczepaniak w biegu piątym, czy Krzysiu Buczkowski w biegu szóstym, czy Kai Huckenbeck w biegu czwartym, to jest seria tak naprawdę strażaków wielkich, bo wiadomo, że ci juniorzy się rozdzielają. Pytanie, czy oni będą w stanie tutaj to wszystko cerować. Natomiast w dalszej części myślę, że to już wszystko się ułoży pod Polonię Bydgoszcz. Wiadomo, że Tomasz Bajerski jest wielkim specem od torów, przynajmniej tak się o nim mówi, że on wie, o co kaman. Także myślę, że jeżeli ta Bydgoszcz się na początku nie przełoży tak super, albo inaczej, Ostrowia się jakoś dopasuje, to myślę, że w drugiej części jednak bydgoszczanie będą to w stanie wziąć na klatę i zrobić to spotkanie. No oczywiście pytanie, czy będą się stawiali równomiernie ci liderzy z Ostrowa. Przewiduję, że to będzie naprawdę mocny mecz Kaja Huckenbecka, zarówno Buczka, jak i no być może Liagera jadą w domu. Natomiast pytanie, co z Mateuszem Szczepaniakiem, bo on jednak jest, myślę, że spore rezerwy jeszcze na początku sezonu w nim tkwią, jeśli chodzi o to, co pokazał. Nie, poza biegiem juniorskim nie spodziewam się za wiele, jeśli chodzi o Buszkiewicza i Karczewskiego. No, punkty do zrobienia oczywiście są na Gracjanie Szostaku, zarówno w biegu juniorskim, jak i potem Franek Karczewski będzie z tym zawodnikiem się sparowywał. Natomiast jeśli chodzi o Sebastiana Szostaka, to tutaj minimum 4 punkty w tym meczu z bonusem nawet to jest do zrobienia. Natomiast Gleb Czugunow fantastycznie wygląda na początku sezonu. Chris Holder też niczego sobie, z Fredrikiem Jakobsenem. Tobiasz Musielak bywa, że zawodzi oczywiście, ale to jest nadal ogromny potencjał, jeśli chodzi na tę klasę rozgrywkową. I Wiktor Jasiński to jest trochę taka zdradliwa czwórka, bo nie wiadomo się, co po nim się spodziewać. Myślę, że tutaj akurat może nie zaskoczyć, bo nie tor domowy, czyli Ostrowski. Koniec końców przewiduję zwycięstwo Polonii Bydgoszcz. Życzyłbym sobie, żeby ten mecz był wyrównany, żeby zakręciło się to na przykład w okolicach 48-42, bo wtedy i ten rewanż byłby w Ostrowie bardziej ciekawszy, więc tak chyba postawię sześciopunktowe twu zwycięstwo Polonii Bydgoszcz, chociaż myślę, że totalnie do zrobienia jest to, jeśli chodzi o większe rozmiary punktowe, jeżeli Bydgoszcz od początku zaskoczy i tutaj przede wszystkim Tim Sorensen i Andreas Ligager będą dorzucali bardzo dobre punkty, albo przynajmniej Ligager ze Szczepaniakiem będą się ubezpieczali, to może być to nawet powyżej 50 kilku punktów, 53-37, ale obstawiam przy 48-42. I to tyle, kochani. Dziękuję serdecznie za to, że macie czas i ochotę, żeby te bzdury oglądać. Zapraszamy serdecznie do wsparcia kanału. Na patronite.pl/parkmaszyn od 5 zł w górę możecie dopomóc nam w tej naszej misji szerzenia sportu żużlowego w Polsce. Oczywiście subskrypcje, lajki na YouTubie, zawsze cenna rzecz, o to bardzo, bardzo prosimy, dziękujemy za wszystkie komentarze, również mile widziane, no i oczywiście widzimy się już na X-ie w trakcie weekendu, jeśli chodzi o live tweetowanie, roztrząsanie różnych rzeczy a propos tego, co się na żywo dzieje na danym stadionie żużlowym w Polsce. I pamiętajcie, kochani, we wtorek jeszcze będziemy informowali, więc nasze media społecznościowe też sprawdzajcie, będziemy informowali, czy to będą dwa osobne, czy jeden zbiorczy, być może właśnie osobne live'y i w ten najbliższy wtorek, prawdopodobnie o 19, chociaż jeszcze będziemy, jak mówię, mówili o tym. Zapraszamy na zbiorczy odcinek razem z Patrykiem, wtedy sobie te wszystkie 4 mecze, w tym przypadku drugiej Ekstraligi, ładnie dla was omówimy. To tyle, dzięki serdeczne, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia.